No. Ale tak szybko jesteś już gotowy? Czekaj, zamknij tylko drzwi, żeby mi nie przeszkadzali. Czemu? Tak, teraz jestem... Kurde, czy mi się nie zamknęły? To je popraw. Ale chłopie grzmi. Tak, teraz jestem gotowy. No to świetnie, to zaczynamy. Dzisiaj w programie... chyba no, tak się nie zaczynało. Dobra, to może zaczniemy tradycyjnie. Kto mówi? Kto mówi? Kto tu pieprzy do mikrofonu? No, Szympek, jak zawsze głupio. No i jeszcze bardziej nie na temat guziku, nie? No ja zawsze nie na temat. No jak zawsze. Dobra, w imieniu oczywiście kanału GamePC TV, jakbyście gdzieś znaleźli ten materiał, to w sumie się ucieszymy, bo to znaczy, że działamy fajnie i w ogóle. No, ostatnia aktywność 9 czerwiec 2012 rok. No właśnie, dzisiaj w programie 3P, bo będą przeprosiny, będą podziękowania i będą plany. Oh yeah. Ciekawe, którą kropkę chcą usłyszeć najbardziej. P, a nie kropkę. Ojej, dobra. P jak myślę. Pytanie, nie? Na przykład. No. Albo P jak przeprosiny. Albo może nazwijmy to inaczej, bo pewnie z was wielu zastanawiała się, czy to może zgon. Czy może ktoś stwierdził zgon i zamknął nasz kanał, bo jak wszyscy doskonale się pewnie orientują, patrząc na daty ostatnich filmików, to dosyć dawno nas nie było. Otóż no, nie do końca. Zarówno ja, jak i Guziku mieliśmy sporo na głowie, jeżeli chodzi o edukację. Guziku jest teoretycznym tegorocznym maturzystą. Powiedz, pochwal się, czy zdałeś. Zdałem, czemu miałbym nie zdać? Wszystko zdałeś? No proste, że wszystko zdałem. No dobra, ale o tym może za chwilkę. A ja miałem, jak to student, co roku, a właściwie sesja. Co roku... Właśnie, sesja i powiem wam... Zdałeś wszystko? Nie, oczywiście, że nie. Wracam na Politechnikę we wrześniu, czyli w sesji poprawkowej, ale powiem ci, że nawet jakbym bardzo był dobrym studentem i wszystko umiał i ogarniał, to i tak by mi się to nie udało. Tak więc... Ilu nie zdałeś? Ile będziesz miał w kampanii wrześniowej na 11, na 11 przedmiotów zdałem 6, więc jeszcze 5 mam do roboty. Ciekawie, nie? No to trochę. No ale wiesz, 2 to są takie pierdoły, że to się zdaje od strzała. 3 będę musiał trochę popracować, no ale damy radę. W każdym razie, no jak co pół roku temu dostaliście na kanale informację w formie krótkiej, ni to animacji, po prostu migającego tekstu, że mam sesję i na jakiś czas materiałów nie będzie. No w tym semestrze trochę o tym zapomniałem, dlatego no trochę was przepraszam, że tak nic z gruszki, nic z pietruszki kanał został, że tak powiem, zamrożony i nic z naszej strony nie było. No ale cóż, tak to jest, życie studenta jest zabiegane. To jest też, znaczy edukacja będzie pierwszą sprawą, a drugą sprawą jest fakt, że są ostatnio strasznie mocne upały i po prostu nic mi się nie chce. Praktycznie ja nie siedzę przy komputerze, nie wiem jak ty. No może ja chwilę wejdę, coś tam zrobię i kończę. Zależnie od pogody i od tego, czy jacyś znajomi są niedaleko, ale w każdym razie no, zasada jest prosta. Ja nie chcę kręcić materiałów pod jakimś przymusem, pod tytułem no jeden materiał dziennie, to trzeba coś dzisiaj nakręcić na siłę, nie? Bo to nie ma sensu. Nie wiem jak ty uważasz, ja uważam, że to nie ma najmniejszego sensu. Te materiały powinny mieć, że tak powiem, jakąś duszę, jakieś... Ręce i nogi. Ręce i nogi. A niestety jak się robi coś na siłę i od niechcenia, to słabo wychodzi. Dlatego no jest jak jest, czasami te przestoje są dosyć długie. Musicie nam wybaczyć i zrozumieć nas, że to nie chodzi o to, że my kogoś olewamy czy coś, tylko po prostu jeżeli naprawdę nie mamy ochoty, to się nie da tego zrobić dobrze. No i będziecie oglądać to jak zanudzam. Ja przykładowo nagrałem bardzo długi, bo prawie godzinny odcinek Stalkera, pierwszy z tej serii, która miała być na kanale. I go całego wyrzuciłem, bo nie było sensu, po prostu byłem tak zmęczony, robiłem to na siłę. Zacząłem słuchać siebie potem przy odtwarzaniu tego materiału i to była po prostu kaszanka no, totalna. Dobrze, dobrze, ciebie nie słuchałem, bo mi cię zrugał, zjechał. Nie, myślę, że... Nie wiem, co bym jeszcze zrobił. Nie, raczej nie, raczej byś po prostu zasnął, bo tak tam zanudzałem, to było niesamowite, no. Wiesz, jak ja oglądam własny materiał i przysypiam, to znaczy, że coś jest nie tak. Tak więc, no, materiał został chyba wyrzucony, albo gdzieś go jeszcze mam w odmętach komputera. No i właśnie komputer. Komputer to trzecia sprawa. Jakiś czas temu stwierdziłem, że szlak mnie już trafia. System na moim komputerze stoi mi od praktycznie premiery Windowsa 7 na tym systemie, także no już jakiś kawałek czasu jest. Szczególnie, że wcześniej piracki, to tak, więc pełno syfu i tak dalej było.
A że Politechnika rozdaje za darmo licencję, także staracie się o miejsca na Polibudzie, bo warto. Z tego co wiem, na innych uczelniach wyższych w większości przynajmniej jest taki projekt, jak to, że systemy operacyjne dawane są studentom za darmo zupełnie. Systemy operacyjne, jak i pakiet oprogramowania od Microsoftu, który kosztuje całkiem grube pieniądze, tak więc stwierdziłem, że dobra, usuwając ten cały syf, stwierdzając, że komp jest zamulony i mając system oryginalny pod ręką, stwierdziłem, że walne formata, dlatego też to trochę przedłużyło sprawę, bo na tą chwilę nadal nie mam pakietu oprogramowania, który powinienem mieć do jakiejś tam do jakiegoś miłego montażu wszystkich filmów. Tak samo jak i wszystkich gier. Na szczęście, przynajmniej mam nadzieję, że mi się udało zachować wszystkie stany zapisy gier. No, to ja w to wątpię, no bo jednak czasem nie myślisz, ale okej, okay, zostawmy to może. Widzisz, przemyślałem i skopiowałem cały folder z dysku C, ten od użytkowników, nie? Tam, gdzie wszystkie teoretycznie save'y powinny być. Przynajmniej to ze Steama i z Borderlands, bo to się upewniłem na pewno i tak samo jest Stalker. Czy jest reszta? Reszta jest chyba utrzymywana w sieci, więc ja powinno wszystko być. Jakby co, to będzie mega fail i trudno. Także to... Trudno i tak wychodzi Borderlands 2... I tak Borderlands to jest trochę sporo jest tego, mało wyświetleń ogólnie, więc wiesz jak to bywa. No właśnie, trzeba będzie to przemyśleć, czy będziemy kończyć serię Borderlands, bo jako, że we wrześniu są moje urodziny, tak więc kasa na pewno jakaś tam będzie na kupno gry. No i będzie to też okres powakacyjny, ja mam nadzieję, że przez wakacje uda mi się trochę zarobić, więc na pewno Borderlands 2 w dniu premiery zjawi się w moim domu, chyba że będą takie problemy jak przy Diablo, ale nie sądzę. Ja też nie sądzę, ale w moim domu też się powinien pojawić, więc w dniu premiery powinien być od razu Borderlands 2 jakiś odcinek. Na pewno będziemy ciągnęli World of Tanks, bo spotkało się to z dużą aprobatą widzów. Tak, to na pewno. Dodatkowo no, trzeba stwierdzić, że jakichś takich bardziej bogatszych serii na YouTubie z World of Tanks jest po prostu mało, nie? Tak więc jest to po prostu fajna luka, którą możemy zapełnić swoją grą. Tak więc na pewno będziemy to kontynuować. Od września na pewno będzie Borderlands, ale dobra, może tak, bo odchodzimy od tematu. To zamykamy pierwsze P pod tytułem Przeprosiny. Tudzież wyjaśnienia. Drugim P jest podziękowanie. Jest nas już ponad 300. Nie wiem, czy na tą chwilę 305 widzów? 305? Tak, powiem wam, że faktem jest to, że na YouTubie działa takie prawo jak prawo kuli śnieżnej, tak? Im więcej jest tych subskrybentów, tym więcej widzów przyrasta. Bardzo fajnie widzieć ten przerost coraz bardziej szybki, to trzeba zauważyć, bo był taki pewien okres czasu, kiedy kręciliśmy dosyć, a widzów albo nie dochodziło, albo ubywało, tak więc... No a teraz było zaskoczenie, no bo nie mieliśmy czasu na kręcenie, a no tu właśnie, patrzymy, no bum, w górę leci. No właśnie, cieszymy się z tego powodu i dziękujemy, no i zapraszamy nadal do subskrybowania, polecenia kanału kolegom. Why not? Na pewno no i w ogóle będzie... propozycją, no. Co mamy kręcić, co was interesuje. Właśnie, no, kanał będziemy starali się rozwijać oczywiście w miarę swoich możliwości i zainteresowań, bo oczywiście, jeżeli chodzi o nagrywanie, to tak jak już żeście zdążyli zauważyć, jeżeli chodzi o stronę nagrywania wideo, no to sprawa spoczywa na moich rękach. Tak więc to, co pojawia się na kanale, jest głównie uzależnione od mojego i guzika gustu, tak? Nie będzie tam rzeczy, które nas nie interesują, jak tam salon piękności Barbie czy coś w tym stylu. Oczywiście to jest skrajny przykład, ja tu nie mówię o takich grach. Strasznie skrajny wybrałeś. A jak chcecie zobaczyć takie gry, to zapraszam na kanał Roya. Dzisiaj był całkiem ciekawy materiał z detektywa Rutkowskiego bodajże, nie? Takie dosyć bardzo ciekawej giery, w każdym razie polecam materiał, bo fajny. Nie uważam, oczywiście, bo tu może się pojawić takie pytanie, Roya za konkurencję, uważam to za po prostu towarzystwo bardziej, może tak to ująć, bo nie współpracujemy ze sobą, ale po prostu inny kanał. Także jeszcze raz podsumowując drugie P, dziękujemy, że jesteście z nami, no niestety przykro mi bardzo, ale na tą chwilę nie możecie liczyć z naszej strony na jakiś konkurs, na okrągłą liczbę widzów, bo po prostu
Nie stać nas. No właśnie, stan budżetowy jest lipny. No, może No. kiedyś to w przyszłości się zmieni, jak partner jakiś dojdzie, ale to dopiero jak będą, nie wiem, 2000 widzów, może wtedy będę startował. Ja myślę, że to odległa jednak przyszłość. No, No to chyba, że. bardzo odległa. W każdym razie, no, jakbym, kurczę, gdzieś znalazł pieniądze na ziemi, to macie pewność, że jakiś konkurs się pojawi. No, ale póki co, jedyne co na mnie idzie, to burza i nic więcej, tak więc pieniędzy oczekiwać na razie nie mogę. Tak więc niestety, ale konkurs musi jakikolwiek poczekać. Ten pierwszy był bardziej testowy, taki dosyć skromny, bo akurat byłem w posiadaniu tych kilku kodów. Wiele zachodu mnie to nie kosztowało, ale w przyszłości, jeżeli No zobaczymy, co się się wydarzy kanał jednak do tych rozwinie. 500 widzów, bo to tak, taka połówka 1000 czy tam na 1000 Tak, tak, i się tak. wtedy okaże. No To jest może się już. jakieś pieniądze znajdą, no to wtedy jakiś konkursik na pewno Mam będzie. taką nadzieję, to już jest tak okrągła liczba, że aż wypada coś, sorry, na tą chwilę zrobić, nie? Tak więc jeszcze raz dzięki, że jesteście z nami. Spodziewajcie się jeszcze więcej. Najfajniejszą formą komunikacji z widzami są według mnie póki co komentarze, bo w przyszłości domyślam się, że się zrobi mały spamik i będzie ciężko się do czegoś doczytać, jakiejś informacji konkretnej doszukać od konkretnego użytkownika. W każdym razie, jeżeli macie jakieś sugestie co do naszego kanału, opinie, Facebook, komentarz, wiadomości. tak, oczywiście Wszystko. nasz Facebook, tam praktycznie, ja na fejsie jestem dosyć często ostatnio, także jeżeli chodzi o jakieś newsy i tak dalej, to tam będą się najszybciej pojawiały. No i tyle, dobra, kończymy drugie P, trzecim P były plany, to już trochę żeśmy opowiedzieli, powiedzieliśmy, że będzie Borderlands 2, to na pewno, postaramy się, o ile nie zawali producent, bo wiadomo jak to jest z grami ostatnio w dniu premiery, jak i my, żebyśmy nie zamawiali, żeby faktycznie ta kasa była, mieć tą grę w wersji pudełkowej, czy też elektronicznej, nieważne, ale żeby ją mieć w domu i zacząć nagrywać serię, przynajmniej chociaż raz świeżą na naszym kanale, bo tak w sumie najnowszych gier wielce nie mamy. No ale dobra, Tak, także to. planujemy dalej kontynuować Game Fresha z bet. Ja tam widziałem kilka alarmów betowych. Zobaczymy, może coś się z tego pojawi w najbliższym czasie. Tak, tylko tak jak mówię, no to musi odpowiadać nam, jeżeli chodzi o stylówę i gust, także nie spodziewajcie się po prostu materiału z każdej gry, która wychodzi, nie? Bo to nie ma sensu opowiadać o czymś, czego się nie lubi. I tyle. Co jeszcze? No, tak, wracając do tych serii, które będą realizowane na naszym kanale, na pewno będzie to World of Tanks, na pewno będzie to Borderlands, póki co. Ale tak bardziej od świąty, tak myślę, tym razem Borderlands jako główną, na razie niech pozostanie World of Tanks. Ja No i muszę. Battlefield też Ja, myślę. tak, Battlefield 3, tak, jeżeli. Ale to musicie mi napisać. Jeżeli chcecie, mogę umieszczać jakieś luźne gameplaye z rozgrywek. Dokończymy. Myśmy dokończyli. Nie, 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 musimy dokończyć kooperację, także to na pewno będzie dokończone. Ostatnio dzięki znajomemu dostałem dostęp do dodatku ostatniego, Close Quarters, także mogę zaprezentować bez problemu bronię i mapę i tak dalej. No niestety sam póki co nie kupiłem, bo mnie po prostu nie stać. Może jak się uda, będę miał niedługo. Aktualnie myślę powoli nad przedłużeniem abonamentu na SWTORa, także zobaczymy co z tym faktem będzie. Może coś ze Star Wars też się nagra. Ale to tylko wszystko zależy od was, od waszej chęci. Myślę, że bez problemu mógłbym nagrać jakiś materiał z Diablo 3, aczkolwiek nie wiem czy to jest jakiś bardzo. Znaczy Ja chciałbym. myślę, nie, wiesz, to dużo jest tego. No, trochę też faktycznie Chyba, życie. że chcecie. Piszcie w komentarzach, czy chcecie częściej Borderlands, Diablo 3. Są, No że Diablo. Battlefield Tak. 3 na pewno będzie, World of Tanks, no to nie ma tutaj pisać, ale no resztę można. No. Dobra, i jeżeli chodzi. Ja myślałem, żeby powrócić trochę do Team Fortressa 2, bo przypomnieliśmy sobie ostatnio o tym, że mamy przecież serwer Team Fortressa, na który no, trochę, że tak powiem, nasion grdzą i wilgocią. Był nieaktualizowany od niepamiętnych czasów, a ostatnio wyszła najnowsza łatka z Pyro. Także bardzo się No cieszę, bo i to jest myślę, że najlepsza ta seria postać. Poznaj Team Fortress 2 może. Może coś jeszcze pociągniemy z niej. No właśnie, jakoś mnie tak ostatnio przekonało. Może w międzyczasie puszczę kilka jakichś materiałów z Space Marine Warhammera 40 000, bo ostatnio go nabyłem w promocji na Steamie. Ewentualnie jakichś tam innych gierek. No i chyba na razie to tyle, co? No chyba tak, no chyba, że jeszcze to, co ja myślałem. Na tym pojedynek, ja kontra ty. Jakaś mała seria. Tak. Wybierajcie gry, w które byście chcieli zobaczyć. Wybierzemy, czy nam odpowiadają, no i spróbujemy się zmierzyć.
planowaliśmy właśnie taką małą serię pojedynków między mną a Guzikiem, może jeden na jeden, może więcej na więcej, w różnych grach komputerowych. Myślę, że trzeba by skompilować jakąś listę gier, do których mamy dostęp, co? Bo wiesz, no nie będę tam piracił jakiejś gry nie wiadomo z kosmosu, żeby pograć tylko pojedynek, tak więc myślę, że trzeba by skompilować listę takich gier, które by były możliwe do rozegrania w pojedynkę, w pojedynkach. No i dalibyście znać, co najbardziej by wam odpowiadało i co byście chcieli zobaczyć. No i no teraz to chyba tyle. Chyba tyle. Ten dzisiejszy odcinek jest informacyjny. Oczywiście to, co widzicie w tle, to Battlefield 3. Mam nadzieję, że nic się nie posypało i go faktycznie widzicie. Powinno tak być. Właśnie z dodatkiem Close Quarters. Testowałem sobie wydajność nagrywania na tych nowych mapach i jest w miarę przyzwoicie. Także jeżeli chodzi o luźne materiały z BFA 3, jakbyście chcieli zobaczyć po prostu mapki multi, to myślę, że nie będzie większego problemu, żeby to nagrać. Tak więc na razie tyle. Piszcie w komentarzach, tak jak mówiłem, jakieś sugestie, pomysły, tego typu rzeczy. Zapraszamy na Facebooka. Na Facebooka oczywiście. I spodziewajcie się materiałów już niedługo, bo wakacje się zaczęły. Póki co opieprzamy się w najlepsze, tak więc czas niejako na nagrywanie materiałów jest. A i chyba chęci mi trochę wracają. Tak więc... Żegna was. Oczywiście, jak zawsze, Jakub Guzik. I Szymon, odstań. Czyli Guziku i... Szympek, aka Poti. Aka majster, aka wiadomo wyników. Idź już, dobra, no. Mam ich za dużo. Niech te dwa będą. Dobra, znany jestem jako Poti, to też żeście pewnie zauważyli już trochę po nikach. Dobra, no nie będę przedłużał. Żegnam się w ten upalne popołudnie. Pewnie na YouTubie będzie to już wieczór, jak pójdzie, ale... To będzie burzowy wieczór, zapewne. No już do mnie idzie, także jest niebezpiecznie. No dobra, no nie przedłużam. Cześć. Cześć.